Zakładanie, że inne języki działają dokładnie tak jak Twój, zakładanie, że Twój jest w jakiś sposób domyślny, że słowa w Twoim języku są domyślne, jest warte obśmiania. Bo jest moim zdaniem elementem main character syndrom, jaki mają w Stanach Zjednoczonych. Przechodzimy płynnie do następnego tematu który jest trochę powiązany z poprzednim, który już kiedyś przerabialiśmy i są to Amerykanie marudzący na Europejczyków, albo generalnie Amerykanie. Różnice kulturowe, it's the little differences. Podenerwujmy się razem. Zobaczmy najpierw Amerykankę, która przeprowadziła się do Londynu i opowiada nam o różnicach w komunikacji między Brytyjczy brytyjczykami a Amerykanami. In my American brain, I thought if you wanted me to do that, you should have just said. The first time I realized there was going to be a problem, my coworker in the UK said to me, "Hey, can you check if the upstairs window is open?" And this was just before we were about to leave the office to go to a meeting. I was new, I was fresh-faced, I was young. I mean, I was younger, I like to think I'm still young, but anyway, I was also American and I had no real idea why they cared if the upstairs window was open because there were a few other people still in the office, but I was like, "Sure thing," person above me in seniority. I will go check if the upstairs window is open. So I walked upstairs and I looked at it and it was open. So I walked downstairs and I said, Just checked, it's open. And they sort of stared at me and said, Did you close it? And I stared back and I said, No. And they stared back even harder and said, could you go back and close it then? And I was like, sure, no problem. Now you're asking me to close the window, so I will go and carry out this instruction, no problem. It was quite a bit later when I realized that they were attempting to communicate with the first ask of, Can you check if the window is open? that they wanted me to close the window. In my American brain, I thought, If he wanted me to do that, You should have just said. This is one of the many examples I've accumulated over the years of how Americans often struggle with British indirect communication. Compared nie. to the Brits. Girl, nie, nie. Przerwę to już teraz. Więc podsumujmy sobie. Ta pani twierdzi, że odkryła ważną różnicę w komunikacji między Brytyjczykami a Amerykanami, dlatego że są to dwie bardzo różne kultury. Takie. Amerykańska kultura ceni sobie komunikację bezpośrednią, na temat Bry... natomiast brytyjska, komunik... brytyjska kultura ceni sobie komunikację kontekstową, ponieważ jej współpracowniczka powiedziała do niej w pracy: Czy możesz pójść na górę i sprawdzić, czy okno nie jest otwarte? Więc co zrobiła nasza bohaterka? Poszła na górę, sprawdziła, że okno jest otwarte. Nie. Do, w dosłownym tłumaczeniu to by było: Sprawdź, czy okno jest otwarte. Więc poszła na górę, sprawdziła, że okno jest otwarte. Zeszła na dół i powiedziała: Tak, okno jest otwarte. I koleżanka zapytała ją: Super, y, zamknęła się? I to, wpra to ją y, wprawiło w osłupienie. Y, więc powiedziała: Nie. bo nie przyszło jej do głowy, że kiedy współpracowniczka prosiła, żeby poszła sprawdzić okno, to chodzi o to, że jeśli będzie otwarte, to żeby je zamknąć. I tu zaczyna się wielka dyskusja w komentarzach, którą najlepiej podsumowuje chyba pierwszy komentarz Olivera, który brzmi: "Well, Alice, it seems we both got autism." Tak, dużo ludzi jest zdania, że nie, nie jest to różnica kulturowa. Nasza główna bohaterko, yy, masz po prostu autyzm. Jesteś na spektrum, w związku z tym cenisz sobie bezpośrednią, dosłowną komunikację, ignorując konteksty, ignorując podteksty i różne. Ludzie, którzy nie są na spektrum, często mówią coś, co ma nie tylko dosłowne znaczenie, ale ma też pewne domyślne znaczenie. Z tego, co czytałam na temat spektrum autyzmu i z mojego doświadczenia ze moimi znajomymi, którzy są na spektrum, nie tylko chodzi o to, że nie rozumieją takich y, społecznych, wiecie, wskazówek, różnych podtekstów społecznych, ale wręcz nie akceptują ich. W sensie uważają, że bezpośrednia dosłowna komunikacja jest superior formą komunikacji, jeżeli ktoś po porozumiewa się. Domysłami i kontekstami. To yy, robi to źle. <grych> I. Ja uważam, że jest to cenna umiejętność. Czy też, nie wiem, cenna funkcja społeczna. Porozumiewać się też pod tekstami. <grych> Okej, okay, widzę, że czat jest dość zgodny do, co do tego. Która forma komunikacji jest to superior? <noise> Więc może nie będę Was denerwować bardziej? <noise> no bo twierdzicie, że tak jest łatwiej. Nie uważam, że tak jest łatwiej, bo czasem można zawrzeć więcej treści, porozumiewając się nie wprost, niż porozumiewając się wprost. bez pański pyta, bo co, jeżeli źle zrozumiem kontekst i zamknę okno, a miało być otwarte? No bo chodzi. Oto, myślę, że skuteczna komunikacja po prostu zakłada, że kontekst jest wszystkim znany. Bo myślę, że ta yy, jej koleżanka Brytyjka pomyślała sobie po prostu, o mój Boże, czy z Tobą jest wszystko OK? Jakby, dlaczego miałabyś. Dlaczego miałabym cię prosić, żebyś zobaczyła, czy okno jest otwarte? Jakby, dlaczego miały, mielibyśmy wychodzić z pracy, zostawiając otwarte okno? Mieszkamy w Wielkiej Brytanii, gdzie zazwyczaj pada. Nie wiem, jesteśmy na parterze, jakby. Dlaczego mielibyśmy chcieć zostawić otwarte okno? Dlaczego chciałabym od ciebie komunikat na temat stanu okna, jeżeli ten stan okna jest mi obojętny? Moim zdaniem, to jest kolejna rzecz, którą uwaga interpretuje z kontekstu tego filmu, że dla koleżanki z pracy było oczywiste, żeby to okno miała sprawdzić, żeby w razie czego je zamknąć i myślę, że dla większości ludzi u niej w pracy, którzy nie są Amerykanami, również było oczywiste, że okno przed wyjściem z pracy się zamyka. I moim zdaniem nie jest to kwest nie jest to konflikt y stylu komunikacji, tylko konflikt kontekstu kulturowego, że po prostu w Wielkiej Brytanii jest oczywiste, że jak wychodzisz z pracy, że jak wychodzisz z pomieszczenia, to upewniasz się, czy okna są zamknięte. Żeby nie napadało do środka, a dla Amerykanów może nie jest to takie oczywiste. Więc myślę, że jest to raczej brak kontekstu kulturowego niż fakt, że Amerykanie świadomie ignorują kontekst kulturowy. Ja myślę, że Laska po prostu nie, nie, nie znała tego jednego kontekstu i dopisała do tego całą teorię o tym, że Amerykanie w ogóle nie lubią kontekstów. A ja myślę, że ona po prostu nie znała tego konkretnego i poczuła się głupio przez chwilę, więc postanowiła dorobić do tego całą teorię na temat yy, high context cultures i low context cultures. <grym> Ale mnie spalicie na stosie zaraz praktycznie. <grym> tak, właśnie, Bartek dodaje, że Amerykanie głównie w ogóle nie otwierają okien, bo mają klimę, więc dla nich nieznajomy był ten kontekst w ogóle tego, kiedy okna mają być otwarte, a kiedy zamknięte, no. Okej, okay, czat, po prostu proszę was o jedno. Załóżmy, że wiele z was jest na spektrum i cenicie sobie kompletnie bezpośrednią, zupełnie oczywistą, jasną komunikację. Rozumiem to. Rozumiem, przedstawiacie mi oczywiste zalety e, takiego, sposobu, takiego stylu komunikacji. Czy jesteście gotowi przyjąć, że skoro są ludzie inni od was, którzy posługują się bardziej mm, zawoalowaną, bardziej metaforyczną, bardziej kontekstową, mniej bezpośrednią formą komunikacji, to dlatego, że z jakiegoś powodu im to służy, że widzą, wszyscy gorszą? gorszą? <gorszą> Hej, ja przyjmuję wasze argumenty na temat zalet bezpośredniej komunikacji. Oczywiście, ale... Jeżeli są dwie osoby, którym odpowiada mniej bezpośrednia forma komunikacji, czy niesłusznie byłoby założyć, że w takim razie widzą jakieś jej zalety? Że potrafią się głębiej porozumieć w ten sposób ze sobą? Że y, mogą wyrazić dwie rzeczy naraz zamiast jednej? Że mogą. <grydy> Okej, okay, dobra, nie ma! <grydy> Nie ma chęci porozumienia na ten temat. Nie ma żadnej płaszczyzny na, do kompromisu tutaj z czatem. Dobrze. Dobrze, nieważne. Nic już nie mówię. Uznaję swoją porażkę. Oh, my god! Kasiu, idź, zobacz, czy okno jest otwarte. O Jezu, dzięki Bartek za chociaż próbę obrony mnie. Bartek pisze, nie rozumiem argumentu tutaj, że ta babka miałaby być bardziej specyfik, bo dla niej to było kompletnie jasny komunikat. To tak jakbym ja powiedział komuś, żeby otworzył program na pulpicie, używając lewego przycisku myszy. No raczej zakładam, że wie, o co biega. Dokładnie. Nie ma sensu zakładać złej woli w niebezpośredniej formie komunikacji. Po prostu jest różnica w tym, ile kontekstu każdy z nas potrzebuje. Dla niektórych oczywiste jest, że trzeba zamknąć okno wychodząc z pracy. Dla niektórych oczywiste jest, że program otwiera się lewym przyciskiem myszy, dla innych nie. Jeżeli, ktoś o tym nie. jeżeli ktoś obraca się w środowisku, w którym pewne sprawy są w kontekście, są oczywiste i nagle spotyka się z osobą, która jest poza tym kontekstem, to może yy, z przyzwyczajenia, z wygody użyć mniej bezpośredniej formy komunikacji i doprowadzić do nieporozumienia bez złej woli ze swojej strony. I to nie znaczy, że ma zacząć porozumiewać się, Overly specific ze wszystkimi ludźmi, bo w swoim kręgu tak sposób komunikacji głównie działa jest prostszy, bo po prostu nie trzeba wszystkiego tłumaczyć, każdego szczegółu, e, e, każdego komunikatu. Jest to po prostu prościej. Aż przestaje być, aż się trafi na kogoś, e, kto jest poza kontekstem. Więc po prostu może zostańmy przy tym, że komunikat należy, do, formę komunikatu należy dostosowywać w miarę możliwości do jego odbiorcy. Właśnie, nic też nie stało na przeszkodzie, żeby Laska zapytała: "Okej, okay, a jak będzie otwarte, to co zrobi? A jak będzie otwarte, to zamknąć? Albo a jak będzie zamknięte, to otworzyć? Mogła zapytać. Myślę, że zro zrobiła tutaj najmniej logiczną rzecz, bo po prostu poszła, zobaczyła stan rzeczy i wróciła zakomunikować ten stan rzeczy. Myślę, że założenie, że ktoś jednak chciał, żebyś zrobiła coś z tym oknem jest oczywiste, bo wystarczy się zastanowić, dlaczego dlaczego ta osoba mnie poprosiła? Czy ta osoba chce wiedzieć po prostu, co z tym oknem? No nie! Ta osoba chce, żebyś coś zrobiła z tym oknem. Dlaczego? No, błagam was, zastanówcie się przez sekundę. Po co by jej była informacja o tym oknie? Jak nie po to, nie dlatego, że, że to z tym oknem trzeba było coś zrobić. Albo otworzyć, albo zamknąć. Nie wiem... Ale na pewno nie po prostu poinformować o tym, czy jest zamknięte czy otwarte. To jest najdziwniejsza rzecz, z jakiej muszę się tłumaczyć w całej mojej karierze. To, dziękuję. Babi gry, gry pisze. To tak jakby twierdzić, że na pytanie, czy możesz podać sól, należy reagować, mówiąc tak lub nie. O mój Boże, to jest najbardziej irytujący typ człowieka. Tak jak ten, jak ach, nauczycielka angielskiego. Czyli gdy się pytasz, can I go to, to the bathroom? A ona pyta, I don't know, can you? Uh, you know what I mean. <laughs> Dokładnie, albo ktoś cię pyta, e, wiesz, która jest godzina, a to odpowiadasz, wiem. Dobra. E, następny amerykański TikTok. Temat, który wszyscy znamy i lubimy, czyli e, Military Spouses, żony żołnierzy. E, posłuchajmy. So, I've been military spouse for like two months, almost three. Okay. Perks that we get as military. Jak zwykle e, filmik komentuje nasza ulubiona Military Wife, która jest lepsza niż inne Military Wives, e, bo ma większe doświadczenie w tym i nie jest taka roszczeniowa, a tak naprawdę e, trochę jej nie lubimy. You've been married for two months. Two months. I... They don't really seem to exist. I had a baby for free. Ok, więc ta tutaj, nasza doświadczona military wife, śmieje się z tej nowej military wife, bo tamta laska mówi, wszyscy mówią, że żony żołnierzy mają takie przywileje, a ja jakoś nie zauważyłam żadnych przywilejów ze swojej strony. No i to starszej tłumaczy, e, tak? Jakie ty przywileje chciałaś, zauwa chciałaś zauważyć po dwóch miesiącach? Posłuchaj mnie i ja ci powiem. E, słuchaj, urodziłam dziecko za darmo. <noise> Niesamowity przywilej! Czyli co? Musisz mieć męża, który jest gotowy poświęcić sw swoje ciało w imię amerykańskiego imperializmu, żebyś ty nie musiała zadłużyć się na całe życie, żeby urodzić dziecko, którego twój kraj potrzebuje, żeby jego populacja. A, what the f? Powiedziała to z takim pewnym siebie uśmieszkiem, taki: um, Urodziłam dziecko za darmo. Hospital, we Gucci, right? My husband and I played co-ed softball and I got a line drive straight to my foot. You know who paid for my x-rays? And my crutches? And the little. Nastemn A wiesz kto zapłacił za moje prześwietlenie? I mój gibbs? zrobiłam sobie coś w nogę. Brace I'd wear? Tricare did. But what perks do you seem to be talking about? Let's get into that. And this instance is not necessarily about a perk, but just like. Overall treatment of military military spouse. Okay, how have you been mistreated as a military spouse? So I was in Disneyland the other day, and my friends and I went to the bar, which is in store. Oczywiście, że była w Disneylandzie. Czy jest jakaś military wife, która nie była nigdy w Disneylandzie? Czy oni tam wysyłają obowiązkowo na odbycie jakiś służby dla żon żołnierzy w Disneylandzie? Super cool, you know, you can go and get a little drink, whatever. I have not changed my driver's license yet, because I haven't had time. So I really like to use my military ID, because I'm like, I'm married and you know, whatever. Oh, so... oh, oh my god. Oh my god. Okej, okay, czyli wiecie, że głównym, głównym dokumentem w Stanach Zjednoczonych, który służy do identyfikacji jest prawo jazdy i nim zazwyczaj się ludzie posługują wszędzie, gdzie potrzeba, tak jak u nas, dowodu. I laska mówi, że ponieważ jej prawo jazdy zostało jeszcze niezmienione, w domyśle pewnie miała panieńskie nazwisko w nim, o nie, to zamiast tego, jako głównym dokumentem posługiwała się swoją, swoim mm, wojskowym dokumentem, tożsamości, nie wiem o jaki dokument chodzi, najwyraźniej żony żołnierzy dostają jakieś swoje wojskowe ID i stwierdziła, że nim się będzie posługiwać. Funny to me. So I didn't change my last name for like... A few years because it just wasn't at the top of my priority list. It was a pain in the ass. I didn't feel like going through the process. Me and my husband got married on the promise that I would eventually, and I did. And just there was always more important things to do. Whenever we went out to drink and I had to ID myself, I always used my driver's license because that's just normal. You are so brave. się swoim miasta, w którym nazwisko swoje, a nie męża żołnierza.

Jak PESEL dasz, swój Social Security Number, który muszą pamiętać, żeby korzystać z różnych rzeczy. E, I oni to dostają na kawałku papieru, jak wiecie, jak dyplom z podstawówki, i mają zakaz laminowania tego w żaden sposób. I to jest wydrukowane na takim papierze, po prostu grubości papieru toaletowego. I okazuje się, że to jest powszechny problem, że im się, im się rozlatuje regularnie. Wiecie, w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy musicie się tym posługiwać, dostajecie jeden taki na całe życie i on się totalnie y, rozpada. I to jest super, to jest jeden z najważniejszych waszych dokumentów w życiu, bo to jest całe wasze, e, cała wasza tożsamość opiera się na tym Social Security Number. Musicie weryfikować z tym papierkiem mnóstwo rzeczy, musicie się nim identyfikować. Wiecie, nie wiem, dostając się do szkoły, idąc do szpitala, wszędzie, biorąc kredyt, cokolwiek robicie w Stanach, musicie mieć swój Social Security Number. E, czy można zapisać w telefonie? No, pewnie tak. Niezbyt to jest bezpieczne, ale chodzi o to, że nie, nie, nie tylko sam numer, ale ten dokument potwierdzający ten numer musicie mieć. I on się po prostu rozpada na kawałki ludziom. E, jak ktoś z was, was znajdzie zdjęcie, e, to podślicie na czacie. Katki pisze, rozumiem, że nie mają odpowiednika M-obywatela, a <laughs> jak myślisz? O, to jest taka... Jezu, ja nie wiedziałam, że to jest takie małe. To wygląda jak bilet. To wygląda jak bilet autobusowy, a nie poważny dokument, ja was błagam. O, jak z Monopoli coś. Uspokójcie się, bądźcie poważni. Czy to jest poważne, państwo? Karta wyjścia z więzienia? <laughs> miesięczny jest lepszej jakości. No słuchaj, przecież miesięczny są już na plastiku chyba wszędzie w Polsce, nie? <laughs> Ale do bankowości to jeszcze przejdziemy, czekajcie. Like, oh, that's so weird. When the guy was like, hey, can I see your IDs, you know, to check your age and all that stuff? I was like, here you go! And he's like, I'm sorry, ma'am, we don't accept spouse military IDs. Right. Some places don't accept dependent IDs. Some places whatever benefit is strictly for active duty and you just have to go with it. Like that is their policy. I I can't imagine getting upset that they didn't take your dependent ID instead of your driver's license. Like Okay, więc w nie przyjęli jej uh, tego ID militarnego uh, zamiast uh, driver's license, whatever. You're upset about that just Put your dependent ID right behind your driver's license, pull your driver's license out and be like, here's my ID. That's all it takes. It's really that simple. And it's really hurt my feelings and I felt like I was being labeled as just a spouse. Because that's what you are. You're, you're just a spouse. W Why did that... Dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka na temat Military Wives, one się często nazywają dependas, bo określa się je mianem dependent, czyli kogoś zależnego, wiecie, od... Od żołnierza, bo dzielą razem ze swoimi mężami różne takie przywileje, które dla nas, jako Europejczyków, są dość oczywiste, a dla nich są przywilejem. No i te dependas, generalnie polecam Wam, jest gdzieś zapis na Babis Media Live. Z całego odcinka na temat dependas, one uważają, że ich służba jest w zasadzie służbą wojskową, ponieważ pranie, sprzątanie i wychowywanie dzieci żołnierzom jest tak samo ważne, jak sama walka na froncie. Czy mają trochę racji, ale okazują to w strasznie, w strasznie pretensjonalny sposób, różnego rodzaju naklejkami na auta e, i generalnie poczuciem e, strasznego napompowania? Hurt your feelings. I don't understand. Like, where can you please connect the dots for me? Why did it hurt your feelings? I'm genuinely curious. Our friend was with me, who also military spouse, and were looking at each other like, what the heck? This is kind of hurt. If you're only two months in, and somebody wanting to see your driver's license instead of your dependent id is hurtful you are in for a world of hurt <laughs> like, a lot <laughs> wow wow i would just like to point out that some places are very strict on the types of ids they're allowed to accept there's a restaurant in my hometown And they warned me that after a certain date they were no longer going to accept... Dobra, whatever. Teraz na temat bankowości posłuchamy. Europe and maybe the rest of the world is going to think the U.S. is extra crazy for this, but no, we don't have peer-to-peer -peer bank transfers easily here. We do have an app here called Venmo, which is like Lydia in France. There are also other companies like Cash App and Zelle that let you do peer-to-peer -peer transfers as well. But these are companies; they wouldn't have a need to exist if banks just let you do peer-to-peer -peer transfers for free in the first place. Okay, to, więc z tego TikToka dowiedziałam się, że nie istnieje praktycznie w Stanach coś takiego jak przelew od osoby do osoby. Przelewy można robić tylko firmom, albo firma tobie, albo firma firmie. A jeżeli już chcesz nawet zrobić przelew do jakiejś osoby, to kosztuje to jakieś 30 dolarów. What? Więc tak naprawdę nikt tego nie robi, nikt nie wie, że to w ogóle jest możliwe. I dopiero kiedy powstały takie apki jak Venmo, albo Cash App, albo Revolut. Revolut to chyba w Europie powstał, ale jest też w Stanach to wtedy dopiero ludzie byli w stanie wysyłać do siebie bezpośrednio pieniądze przez apkę w telefonie, a wcześniej musieli biegać do bankomatu albo wypisywać sobie czeki. Co u nas w ogóle już coś takiego jak czek nie funkcjonuje. Natomiast, natomiast w Stanach często nadal wypłaca się ludziom, bardzo często wypłaca się ludziom pensje w czekach. I sama dostałam raz czek pocztą jako zapłatę od poważnego yy, amerykańskiego wydawnictwa. Mam gdzieś do tej pory, bo nie chce mi się sprawdzać, jak to w ogóle wymienić, więc jak się domyślacie, nie jest to jakaś bardzo duża kwota. <laughs> Zresztą stwierdziłam, że taka ładna pamiątka, nie chcę go wymieniać. It's free for consumers to use these companies. It's just that they're another middleman that is profiting off of you needing to transfer money to a friend. Venmo was the first cash transfer app that came onto the mainstream market, and this happened in 2009. So before this, you would have to take your debit card, go to an ATM, take money out of your account in order to pay back a friend or family member. So when Venmo came on the market, everybody was like, oh my gosh, this makes it so much easier. It was like, how did we even survive before this? When I first moved to France eight years ago, I thought setting up direct bank transfers was super weird, but you get the hang of it very quickly <laughs> and then it's like very safe, very secure, very easy. Every account in Europe has a 16-digit IBAN and something called a BIC or Swift code. And so when you go into your banking app or website, you add a new beneficiary, you add <laughs> Przepraszam, prisham bo kuchel pisze na czacie hej Kakasia, nigdy nie pisała mi z na czacie itp, ale użyłam ciebie do mojego projektu na wos o autorytecie. Suham. <laughs> <laughs> nie rób mi tego więcej. <laughs> Add your friend's IBAN and BIC for support. What is that? You mean Ashnikko and Nago? Your friend is permanently in your list of beneficiaries for you to pay back whenever you need. This means that you can just go into your banking app, select one of your existing beneficiaries. I saw it once. Thanks, thank and send your friend money. There is another way to send money bank to bank directly in the U.S. and this is through wire transfers. Which wire transfers exist globally as well, but in the U.S. they cost 15 to 35 dollars per transaction to send money. So it's a lot more typical for B2B transactions rather than B2C. In the U.S. it's most common to pay your bills by credit card, whereas in Europe you set up direct bank transfers between your account and the company you need to pay, and these can be scheduled automatically. Just oh my God! Dobra, więc nie będziemy tego słuchać, bo ona tutaj tłumaczy jak działa generalnie. Bankowość, a my raczej wiemy, po prostu byłam w szoku, że nie istnieją bezpośrednie transfery od osoby do osoby w zasadzie. W sensie wiedziałam, że nie istnieją, nie znałam powodu, teraz wiem, że po prostu są strasznie drogie, co kompletnie nie ma sensu. 30 dolców trzeba płacić, żeby zrobić przelew. Absolutnie bez sensu. Okej, okay, to będzie bardzo śmieszna rzecz, posłuchajcie. Because in the Alaska okay, Okej, bo to jest Stitch i on nie dał. Nie mam pojęcia, gdzie jest oryginalny TikTok. On się tu zaczyna już do niej przywalać, a ja chcę wam tylko wytłumaczyć, co ona w zasadzie mówiła. Ona mówiła, że tak jak większość jej znajomych, była przekonana, że Alaska jest wyspą. Dlaczego? Dlatego że na mapie, zazwyczaj jak ją widzi, to sobie dryfuje gdzieś tak obok Ameryki. Dlaczego? Dlatego że zazwyczaj jak patrzy na mapę, to jest na niej tylko mapa Ameryki. Wiecie, nie ma żadnych innych krajów, więc siłą rzeczy jest pewna odległość między Alaską a resztą Stanów. I to sprawia wrażenie, że Alaska sobie tak dryfuje, więc Alaska najwyraźniej e, musi być wyspą. <laughs> <laughs> Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy, czy istnieje szansa, że to jest jednak Rage Bait? Czy, czy ona tak na serio? Ktoś tu się pyta w komentarzach, do they not have world maps in US classrooms? Ludzie są zdenerwowani w odpowiedziach, ale. Ludzie są zdenerwowani w odpowiedziach, a nie wiem na co. Nikt właściwie nie odpowiada na to pytanie zadane, czyli czy nie ma map świata w amerykańskich klasach, w szkołach powieszonych. Wszyscy odpowiadają dziwnie zdenerwowani, że co to ma do rzeczy, co to w ogóle za pytanie, ale nikt nie odpowiada na pytanie. Wszyscy są źli. What was the point of that comment? What does that have to do with anything? Jakby wszystko. A Bartek słusznie zauważa, gdzie na czacie teraz są wszyscy fani kontekstu ha może gdyby pomiędzy Alaską a resztą stanów coś miało być, to na tej mapie po prostu powinno to tam być. To jest. To jest właśnie to high context culture. Jezu, ale nie przeklinajcie na mnie. Hej! Wszyscy się dobrze bawimy tutaj. W dobrej wierze się tu zebraliśmy. <grymne> o mój Boże. Chyba nikt nigdy nie był na mnie aż tak zły. <grymne> Kasia, ty jeszcze się w oknie życia zmieścisz. <grymne> Następny. Okej, okay, pani chce coś dodać do stereotypu głupich Amerykanów. Posłuchajmy. American stereotype, but I want to admit it because I think it's funny now. Um, when I first arrived in France and I was going to that French course, I was told to talk about my weekend to the class. And I was like, okay, I went to Germany over the weekend because I had. Um, and then the teacher was like, no, en francais. And I was like, oh, duh, we're in French class. Uh, je suis allé en Germany. And she was like, no, en francais. And I was like, didn't I just do that? Je suis allé en. Germany! And then I even said Germany in like a French -er accent. Germany! Like, <laughs> Germany! And then everyone in the class is looking at me like, honest to God, I did not realize that in other countries they call countries by different names. <laughs> I thought it was the United States everywhere. Everywhere! Germany everywhere. But no. In French, it's Armagne. In French, the United States. Is Etadini. Etadini? this moment, I realized that because she was like pointing to the map, the world map behind her, and was like pointing to Germany. And I was like <laughs> trying to find where the fuck it said Germany. It didn't because it said Almani. But seriously, oh, mine. Like, because my name everywhere is Sarah, everywhere I go, I would be called Sarah. Maybe there's an accent to it. Saha. <laughs> Sewa, as my kids call me. So Sara, skarbie. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które w roz... głowę, kiedy orientujesz się na temat świata i innych języków, ale to jest taka rzecz, której, or... której orientujesz się jak masz 7 lat jakoś i może wtedy są dla ciebie wielkim zaskoczeniem. Jak mogła zakładać... Jak można zakła mogła zakładać, że w innych krajach mówią The United States? Myślała, że po prostu wszyscy na całym świecie mówią sobie w swoim języku i mówią sobie: "No wiesz, ale miałem super wakacje, pierwszy raz w życiu pojechałem do The United States." <ślała> Myślała, że w Chinach mówią, że mieszkają w China. Sabi Sabi 7313, dzięki za super. Jak? Jak można. Ona mówi, że dzieci mówią na nią Sała. Ona ma dzieci. Jak można być w wieku, w którym ma się dzieci i myśleć, że wszystkie kraje nazywają się tak, jak nazywają się w Twoim języku? Jak? Ktoś spytał na czacie, czy nigdy nie miała hiszpańskiego. Pewnie miała. Pewnie nauczyła się sześciu słówek na tym hiszpańskim, bo był to najmniej ważny przedmiot w całej szkole, bo po co komukolwiek w Stanach miałby być kiedykolwiek inny język potrzebny. Kasiu nie śmieje się z niej, może pierwszy raz miała kontakt z obcym językiem. Jasne, nawet nie jest takie śmieszne, żeby pierwszy raz mieć kontakt z obcym językiem, ale zakładanie, że inne języki działają dokładnie tak jak twój, Zakładanie, że Twój jest w jakiś sposób domyślny, że słowa w Twoim języku są domyślne, jest warte obśmiania. Bo jest moim zdaniem elementem main character syndrom, jaki mają w Stanach Zjednoczonych i tego, co robi im w głowie imperializm kulturowy Stanów Zjednoczonych. I to jest moim zdaniem warte wyśmiewania. I can say this now that I'm not in Europe now that. Oh, I'm tak na mm. <laughs> i tak the koniec najbardziej I'm not on like Europe algorithm. Why the fuck does every single city in Europe smell like piss and shit, or piss or shit? Realistically, it could be one or the other, but sometimes it's both. You could be looking at the most beautiful, you know, the most beautiful building you've ever seen in your life. It's it's 500 years old, and then you get a good old whiff of shit. You know what I mean? Kind of ruins the experience a little bit. Don't get me wrong, I'm not a hater. I love Europe. Europe is amazing. But someone's they gotta get, they gotta get control over that piss and shit smell issue. For someone who claims to be not a hate, I honestly hate way too much. Okay. Did I end up what I told you? Być może niektórzy z was wiedzą, że ja mam nie tylko ja nie tylko hejtuję Amerykę. Ja mam love hate relations z Stanami i wiele rzeczy, na które ludzie narzekają. Ja bardzo lubię w Stanach Zjednoczonych. Są elementy ich kultury, które absolutnie absolutnie uwielbiam. Daleko mi jest też od Romantycyzowania Europy czy wywyższania Europy, że jesteśmy tacy y, dużo lepsi, zwłaszcza na poziomie politycznym, też mamy mnóstwo problemów. Więc uwierzcie mi, że mówię to z, cał z całym obiektywizmem. Byłam tylko w jednym miejscu w Stanach Zjednoczonych. Byłam w Nowym Jorku. I absolutnie nigdzie w Europie, gdzie byłam, nie śmierdziało tak moczem. Po prostu, ja absolutnie szczerze mówię, w żadnym dużym europejskim mieście nie jest czochem tak, jak w Nowym Jorku. To była jedna z bardzo, bardzo niewielu rzeczy, które mi się tam nie podobały. Nowy Jork był wspaniały, przepiękny wyjazd, był ekstra. Niestety spacerowanie nowym Jorkiem, o ile dostarczało wielu wizualnych, niesamowitych wrażeń. Tak śmierdziało strasznie. I pewnie ma to coś wspólnego z tym, jak kompletnie e, niezaadresowany jest problem bezdomności w Stanach Zjednoczonych, po prostu. No dziwne, żeby w sumie nie miało to żadnego wpływu. E, wydaje się to dość m, logiczne połączenie. Kasia, chyba nie byłaś na dworcu w Poznaniu. No okej, okay, ale to na dworcu może w Poznaniu. Ale to nie jest tak, że idziesz Poznaniem i non-stop ci balisz czochem. E, w jakichś, wiesz, turystycznych miejscach. Więc. <laughs> Oliwo spyta, a byłaś w mojej szkole? <laughs> nie, ale, e, ale byłam w szkole w Lublinie. Ale na szczęście nie w czterdziestce. O 40 wszędzie e, chodziły ploty. Okazało się, po latach, że słuszne, że tam e, sikają do dziur w podłodze zamiast do kibli, bo nie mają kibli. Mam jeszcze w sumie do opowiedzenia o. E, Hart Attack Grill. Jest to takie miejsce w Vegas, oczywiście, które ma gimmick polegający na tym, że jeżeli ważysz więcej niż 350 funtów, funtów, tak, pounds, to tak się tłumaczy, to jesz za darmo, ile chcesz. I chwalą się tym, jak olbrzymie, jak bardzo kaloryczne są ich porcje. Więc jest taka wielka waga w środku, i cię ważą. I jak ważysz, ile to będzie na kilogramy? Jakieś 100, 110, 120, około 158. Ok. jak ważysz więcej niż 158 kg, to jesz tam za darmo. Jest jeszcze jeden ciekawy gimmick. Ciekawy. Który polega na tym, że wszystkie kelnerki są w kostiumach pielęgniarek, i jak nie uda ci się dokończyć Twojego burgera, to cię leją po tyłku. Ech. O, Kolka Glamour pisze, w ogóle Kasiu, wczoraj pokazałam rodzicom, jak narysowałaś naszą krówkę Tunię i mega im się spodobało. Bardzo słodko, Ci Kasiu. I love Tunia. No i um, wiecie, w Stanach lubią generalnie chyba takie rzeczy, mają to całe hooters, mają w ogóle restauracje, w których się casualowo sykluje kelnerki. No jest też dodatkowy problem w tym, że dodatkowo sykluje to pielęgniarki pielęgniarki raczej nie są zachwycone z tego, że traktuje się je jak, jak postać sportową po prostu. E, więc może nie zdziwi was, że wokół właściciela Heart Attack Grill jest wiele kontrowersji. Jak, jak zaczęłam słuchać o nim więcej, czy też czytać, to do, każda kolejna rzecz, której się dowiadywałam, miałam z jednej strony takie what the f a z drugiej strony miałam, no tak, to wszystko ma sens teraz. Szczotek 90 pisze: Hej, Kasiu, wczoraj pokazałem swoim rodzicom, jak nie namalowałaś naszego pieska i bo im bardzo smutno, nie pozdrawiam. O, dobra. I otóż właściciel Heart Attack Grill był kiedyś, zajmował się fitnessem, był trenerem. Był trenerem personalnym i pomagał ludziom zwrócić wagę. I według niego samego w końcu tak mu to nie szło, że się wkurzył i. O, to jest chyba o. Wkurzył się i powiedział, że on ma dość. Jeżeli chcecie, to proszę bardzo, możecie się wszyscy zażerć na śmierć. I więc ot otwiera restaurację, w której im w tym pomaga. I szczyci się tym, że w jego restauracji, dlatego się nazywa tak Grill, y się umiera. I y i to jest właśnie jakiś jego... To brzmi jak villain Disneya. I to, to brzmi jakby be, jak backstory yy, jakiegoś złodupca z kreskówki. <laughs> I od tamtej pory szczyci się tym, ile osób dzięki niemu umarło z przejedzenia. Yy, na przykład yy, wystawiaj, wystawiając na yy, półkę prochy ludzi, którzy u niego zginęli. Zginął tam na przykład jeden jego spokes, spokesperson, jak to będzie, na polskim jest spokesperson, przedstawiciel. Jeden z jego przedstawicieli medialnych umarł, drugi jego przedstawiciel medialny umarł. Jeden, pewien mężczyzna umarł, nazywał serca w jego restauracji, w trakcie jedzenia. I prochy tego mężczyzny, który umarł u niego w restauracji, trzymał ze sobą w trakcie wywiadu w telewizji e, i w takim przezroczystym woreczku stawiał na stole, kiedy udziałał wywiadu na temat swojej restauracji. E, I to jest legalne? No, no tak, no, ci ludzie jedli z własnej woli. On ich nie zmusza do tego, żeby jedli, on tylko daje im za darmo to jedzenie albo namawia ich jak waży właśnie kogoś na tej wadze i widzi, że ktoś ma więcej niż 350 kg, więc je, może jeść u niego za darmo, to mówi o, za chwilę z ciebie zrobimy 400, znaczy nie kilogramów, tylko funtów, za, za chwilę z ciebie zrobimy cztery setkę. Zaraz dobijemy do cztery setki. dzięki mnie. I on twierdzi, że to jest jego misja. On mówi, że w ten sposób dobitnie pokazuje, do czego prowadzi zła dieta i że nie da się dobitniej. I że może ludzie jak Będą częściej, częściej widzieć, jak ludzie umierają, e, to się w końcu opamiętają. Według niego e, to jest ta misja. Moim zdaniem jest to jakaś dziwna perwersja po prostu. Co trochę się potwierdza, kiedy się dowiemy, że miał też pozew e, za molestowanie jednej ze swoich pracownic. Zdziwieni? Straszliwie na pewno. Więc wydaje mi się, że koleś ma generalnie jakiś gruby problem ze sobą, a już na pewno ma gruby problem z grubymi ludźmi. Po prostu z jakiegoś powodu ich nienawidzi. Nie wiem, czy ta historia o tym, że kiedyś był trenerem i po prostu stwierdził, że już nie ma siły do tego i że musi podjąć bardziej drastyczne kroki. To może być po prostu med jakieś medialne i medialna historyjka. Ja myślę, że po prostu ma w sobie jakąś taką głęboko skrywaną nienawiść do grubszych ludzi. I myślę, że sprawia mu satysfakcję dziwne dręczenie ich, karmienie ich tłustym jedzeniem do, wiecie, do skrajności do, do przejedzenia i do, do śmierci w, w zasadzie. No ma, jest to jakiś to nie, to nie jest normalne zachowanie, czerpa, bo to, to nie jest misja, kiedy czerpiesz satysfakcję z tego, że ci ludzie umierają. To już jest bardzo dziwna, bardzo niepokojąca opcja.